Witajcie, kochani, witam Was, moi drodzy, w czwartym odcinku stworzenia własnego supermarketu. Ja jestem Juken, a dziś zajmiemy się oj wieloma rzeczami. Przede wszystkim tutaj ten, no nie będę już mówił brzydko co, to no, bałagan, powiedzmy rzecznie. Trzeba będzie troszkę posprzątać, bo tak, leżą porozwalane kartony, strasznym bałaganiarzem się zrobiłem, ale zobaczcie, moi drodzy, to trochę się sprawdziło. Po w odcinku zatrudniliśmy tego oto pracownika. No może może nie oceniajmy go po wyglądzie. <laughs> Pozostańmy przy tej wersji, że ma kasować. Taki jakiś, taki trochę NPC typowy stoi. Taki kurde nieruchliwy. Cześć Heniu, siema Heniu. ma Heniu. Zagadasz ze mną? No siema. No co tam u ciebie? Jak, jak tak się jakoś odpęcelowałeś? Może byś tutaj zielony strój z gadem <laughs> ubrał? Dobra, nie będziemy się nabijać schenia, słuchajcie, no jest generalnie bałagan, powrzucałem to wszystko totalnie byle jak na półki, żeby się tylko sprzedawało. Widzę jedną rzecz, że nam na pewno brakuje trochę czokpika i troszkę tej mąki czerwonej, a raczej tego nigdzie nie widzę. No i od tego myślę też zaczniemy. A cała nasza, moi drodzy, dzisiaj przygoda będzie polegała na tym, żeby kupić... Licencję i rozszerzyć naszą działalność. Tu nie ma co czekać. Widzowie, jak będzie trzeba, to i się weźmie jakiś tam kredyt. Um, chociaż jestem raczej tego przeciwnikiem i tutaj moje zdanie znacie, ile się da, to możemy bez kredytu tak naprawdę wyciągnąć. Tak to będziemy się oczywiście starali robić. Kredyt jest ostatecznością. Pamiętajcie, że w biznesie kredyty czasem są wskazane, ale nie zawsze. Także nie będziemy też szaleć, coś bym uzupełnił, nie ma tu już co uzupełniać. Jeden dzień raptem przeleciał poza odcinkiem i już mamy ten 13 level. Dobrze, moi drodzy, więc przejdźmy do tych tutaj czynności. Ta kasa nam się teraz będzie bardzo szybko kurczyła. Mówimy oczywiście o licencjach, bo moglibyśmy pomyśleć o dokupieniu jakiegoś. Rozszerzenia, ale przypuszczam, że to będzie tak małe, moi drodzy, rozszerzenie, że to, to nie będzie miało żadnego sensu. Także licencja na. Nie jest to napisane, a powinno być, bo ja się domyślam, że kola. Chociaż niekoniecznie kola w lodówce nie musi stać, ale mleko jakieś sześciopaku to pewnie będzie do lodówki, zapsoda, nie wiem, zobaczymy. Jakieś napoje. Generalnie są jakieś napoje. Są one dostępne, ale my możemy sobie sprawdzić, czy on. A jest napisane, że do, do lodówki. Jest, moi drodzy, napisane, że do lodówki, czyli dobrze, czyli będziemy musieli kupić lodówkę. No nie ma problemu i tak miałem taki zamiar, nawet nie wiem, czy nie kupić dwóch lodówek, żeby to już jakoś tam się powoli ogarniało. Kurczę, wiecie co? Aha, tu już lodówka na mnie czeka. No dobrze, dobrze, dobrze. Wiecie co? Zrobimy sobie takie coś. Skoro ja taki bałagan zrobiłem i tak, pewnie będą pytania, czemu nie kupię magazynu, czemu się nie wezmę za to, to jest dość drogi moim zdaniem droga inwestycja. A uważam, że magazynem na tym etapie początkowym, gdzie no każda złotówka się liczy, magazynem moi drodzy może być po prostu regał. Regał pełni funkcję magazynu. Także widzicie moją metodę, że czasem, jak, jak, jak zostaje jakiś karton, a jest wolne miejsce, wrzucam jak leci. No ja wiem, że to jest na razie bajzel, ale dążymy do tego, żeby to w końcu kurczę, było jakoś tak fajnie posegregowane. Tak? No Staram się, ale jeszcze nie do końca mi to wychodzi, nie, bo jest misz-masz, Aczkolwiek już powoli, powoli widzowie. Idzie mi to coraz lepiej. Tak samo będę starał się już w lodówkach układać, dlatego się zastanowimy, czy po prostu nie kupimy dwóch lodówek. Ale to wszystko zobaczymy jak nam się ułoży. Te kartony wystawiam dlatego, że będą one nam przeszkadzały zanim w ogóle zaczniemy dzień, a go nie zaczniemy dopóki właśnie tutaj nie poukładamy. Bo to jest to co mówiłem wam w poprzednim odcinku moi drodzy, że no niestety, niestety tak jest, że a, to niekoniecznie że jeżeli byśmy teraz otworzyli sklep, a już kupiliśmy licencję, to będą nam się ludzie portali, strasznie, że ich produktów nie ma, a na tym też tracimy potencjalne punkty rozwoju, więc nie, 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 nie. Wiecie co, tak, te drzwi nie są mi do niczego potrzebne. Kasę generalnie to jakby nie patrzeć, ja mam pewien teraz pomysł. Kasę to my możemy, słuchajcie, przesunąć bliżej tutaj do, do drzwi. Bo generalnie tam nikt nie będzie przechodził. O, kasa niech sobie przy drzwiach stoi. No tak by nawet mogło być. No, pan Heniu tutaj będzie operował. To wtedy pomyślmy z regałami. Słuchajcie, zaczniemy w ogóle od historii takiej, że ja te regały bym jakoś tutaj... Tak. Aha, mogę. No to jak mogę, to korzystam. Dotąd. Czekajcie, bo tak sobie, może nam wejdzie tam lodówka, jeszcze nie wiemy na pewno na 100%, nic nie wiemy na 100%, ale jest szansa, że nam tam lodówka wejdzie. A tak, to ma nie wejść. To tak, tą lodówkę z mlekiem dajmy. O, idealnie, idealnie, o to mi widzowie właśnie chodziło, słuchajcie. To może tak. Tu, tu, tu i tamtą sobie z napojami wstawimy tu. Bo jeżeli były lodówki, no to raczej nie powinno miejsca zabraknąć. Ale półki, nie bójcie żaby. O, patrzcie, jakie ja mam wyczucie idealne. No dobra, ale ja się zastanowię nad jeszcze jedną lodówką, tak szczerze, bo te produkty lodówkowe chciałbym mieć ogarnięte czyli tutaj jeszcze półki można przesunąć czyli ja bym jeszcze jedną lodówkę kupił no trudno, najwyżej się zapożyczymy a właśnie info że spłaciłem. Spłaciłem jakiś tam kredyt, ten mały. Także. Tak, to spaghetti by mi tu bardziej może na środku pasowało. Zaraz się, zaraz się, zaraz my to ogarniemy. I co? Kochani. Regał może w tej chwili niekoniecznie, bo nie mam na niego pomysłu, ale na lodów nie wiem, może szaleje, może to jest głupie, ale pamiętajcie, to jest inwestycjone, które się zwróci. Ale pięknie, cztery lodóweczki, dobrze, dobrze, dobrze. To teraz tak nie do końca pięknie. Wiecie co, to może zróbmy to tak. Hmm. Hmm. Dziura, dziura się zrobiła, czekajcie, czekajcie. No, tak tu w sumie by mogło być. To idąc tym tropem, hmm. idąc tym tropem, no na razie to nie jest poukładane tak, jakbym sobie tego życzył. O, przynajmniej oliwy będą obok siebie. Super. I e, jest ta półeczka jedna. No, 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 no. Tylko już potem się nie rozbudujemy, bardziej się nie rozbudujemy. Co jedynie nam zostanie miejsce jeszcze, słuchajcie, tutaj na dwa regały lub trzy. No to, 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 to może być na razie. Myślę, że tutaj, dobra, uzupełnimy towar teraz. Tak, trzeba kupić towary z tych nowości. No myślę, tu jest spoko. Zobaczmy, co my mamy za nowości, bo ja nie zamawiałem. Nie, 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 nic nie zamawiałem, ani potrzeba. Ja nie zamawiałam. Tak, suweczka stoi. Ja nic nie zamawiałam. Dobra, po dwa kartony, po trzy. Po trzy z każdego, słuchajcie. To nie jest, myślę, dużo. Domyślam się, że to będą trzy półki. A zresztą, znacie moje podejście, że to nie ucieknie. Dobra, jeszcze nam się kasa aż tak nie skurczyła. Tam jeszcze chyba ta mąka się skończyła. Tam może z dwa kartony. My to zaraz widzowie ogarniemy. Tak się zastanawiam, czy jeszcze regału nie dokupić, albo jeszcze lodówki, żeby już no. To... Wiecie co? Ja bym poszedł kurde teraz w inwestycje konkretne. Mam pomysły. Tego się sam nie spodziewałem, ale skoro spłaciłem kredyt, widzowie, to czy ja mam się szczypać? A nie kupię, bo nie mam kasy. Czekajcie, bank. 2000 pożyczka. Dobra, dawaj. Najwyżej będę tego żałował. Oj nie, albo dobra, dwie lodówki tam pierdzielić się będziemy. Moi drodzy, tu ma być wielki supermarket od razu, żebym ja tysiąc razy tego nie doładowywał. A inwestycja w towar, przecież towar na siebie zarobi. Towar się sprzeda. I nie będę musiał tak co chwilę się denerwować, żeby uzupełniać zobaczcie jak ładnie zaraz zobaczycie co ja tutaj nego wymyśliłem pięknie zobaczcie ile lodówek kurde któryś dzień sklepu a tu już mamy sześć lodówek tylko ciekaw jestem widzowie moi drodzy kochani kto za prąd zapłaci jestem tego bardzo ciekaw tutaj aż by mnie kusiło czy by też rzędu nie zrobić regałów to czy my te regały musimy w taki sposób zrobić czy nie możemy jakoś ich o Zobaczcie, bo mnie tak kusi, żeby tu jeszcze rządek regałów postawić. Aha, tylko dwóch rządków wtedy nie postawimy. No ale dobra, no, ale nie, bo mi to lodówki zasłoni. Nie, wiecie co, ja nie chcę lodówek zasłaniać. No bo tutaj by mógł sobie stać taki rządek regałów jeden, patrzcie. Natomiast tak, tu i tu. Hmm. Wcale nie musiałbym tu regałów stawiać. Przy ścianie. Kurde, nie mam zdania. Nie mam teraz zdania. Jestem niezdecydowany. Strasznie niezdecydowany. Tak, zastawimy te drzwi. O, pięknie. Nie podobają mi się te drzwi. Wiecie co? Jeszcze z jeden regał można by to kupić, jak już szalejemy. Ale jeśli już tak szalejemy, to dobra. Znajdźmy mleko. O, wodę znajdźmy. Dobrze, to patrzcie. Ja mam taki teraz pan. Ojej, ojej to mi się troszeczkę sprawa pokomplikowała. Hmm. Załóżmy tu. Robimy inaczej. O i tam wstawimy te kole. Daj te kole, bo silnemu chce się pić dobra, to czekajcie tu tu kole tu tam wstawimy kole i na tym regale będą słodkości, a nie mąka. A widzicie, ja tu muszę wszystko ogarnąć, bo chciałem w ogóle zrobić tak, żeby. Każda z rzeczy miała swoją lodówkę z tych, które się dobrze sprzedają. Ale to mi chyba aż tak nie wyjdzie. Tu mleko może być, bo to mleko będzie, słuchajcie, przy produktach no, w sumie mlecznych, czyli przy serze, przy jajkach. Jakby nie patrzeć zbliżone do siebie tematykom. Yy, tu mamy wszędzie zero. Dobrze, to tu może być mleko, tu może być ser i jajka. I zobaczmy teraz, tak, czy ja zamówiłem w końcu te nowości. O jezu, ile tu kartonu, widzowie. Tak to jest, jak się z... A, bo to jeszcze jakieś soki mamy, to nie jest tak hopsiów, wszystko, to czekajcie. Połowicznie będziemy to robili, czyli jedna połowa będzie na przykład sokiem pomarańczowym. A druga połowa będzie tam chyba z jabłkowym, jak dobrze pamiętam. Zaraz to wszystko ogarniemy. Kole myślę, że też nam się uda rozpoznać, która jest która. Jeszcze nie możemy otwierać biznesu, bo trzeba... o, tu jest jabłkowy. Bo trzeba ceny będzie ustalić. Na razie to tak robię. Zaraz się okaże, że za dużo lodówek nakupiłem, ale myślę, że nie. Myślę, że nie. A Oregałyd. O, tutaj jest Sprite jakiś, albo nie wiem, Seven Up. No to tak, tutaj koło wody go wstawimy sobie. Chyba bardziej mi to na Sprite wygląda. Ja, jakaś tam soda, soda, soda. Dobra, dobra, dobra. Ale my tu mamy akcję. Słuchajcie, no tego. Ja bym się w życiu nie spodziewał, moi drodzy, że tyle nakupujemy. Tu jest Orange Juice. No to orężu dajmy tutaj. O, widzicie? Będą kartony. Gdzieś muszą te kartony jednak być. No na razie tymczasowo będziemy tu wstawiać. Woda już jest też na full. Więc myślę, że ją tu wstawimy. Co tu mamy jeszcze? Co tu mamy jeszcze? O, jeszcze mamy wodę. A czemu tak? O kurde, ja coś wystawiałem. Dobra, mąka. Tylko ja z tą mąką teraz tak. Tu bym dał słodkości. Więc tą mąkę bym wstawił gdzieś indziej. A, 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 a. Regał by mi się przydał jeden, jeden. Gdzie go wstawić? Tam bliżej drzwi nie podjedziemy. Tu jak podjedziemy, to zostawimy lodówki. Jeszcze z jeden regał widzę, by mi się przydał. Jeden bądź dwa. Znaczy miejsce się znajdzie, jak, jak zaplanuje Kasa. Myślę o chlebek. To tak nie może się tutaj psuć. A co to tak te chlebi? A, bo tutaj. Czekajcie, bo ja tu nabroiłem. Dobra, czyli miejsce się znajdzie. Czekajcie. Ten chleb zdejmiemy. Zaraz nam się miejsce poznajduje. To trzeba po prostu wszystko. A znowu, mą. Kurde. Dobra. Ja nie jestem dobrym sprzedawcą w tym momencie, bo mamy bałagan. Widzowie. Ale jak widzicie, klienci na mój bałagan nie narzekają. Nie no, oczywiście nie lubię bałaganu. Jak szczerze to, ja lubię porządek. Jak widzicie, że lubię mieć wszystko ładnie poukładane. Dokładnie. Tutaj. Nie wiem, u siebie na biurku mogę nie mieć, ale, ale w biznesie muszę, 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 muszę. Inaczej się uduszę. Dobrze, czekajcie, no to te kole wstawmy w takim razie tutaj w kącik. Turki kola, turko kola. Dobra, dajemy turko kolę, jakąś turecką, pewnie za dobra nie jest. Chyba, że to jest oryginalna. Coca cola. <grym> a tutaj jabłkowy, a jeszcze wejdzie, wejdzie. Na fula dajemy. Widzowie, dajemy wszystko na fula, się zacznie sprzedawać, zaczną tu chodzić klienci, to zobaczycie co się, aż się będzie kurzyło. Zakład widzowie, że się będzie kurzyło aż? Zobaczycie, że się będzie kurzyło. Tak będą kupowali. I mimo że tak ładuje, to i tak nie nadążę uzupełniać, ale myślę, że nie muszę się tym przejmować. A zobaczmy, czy ten chleb nie. chleb mi tu nie wejdzie. Te też nie wejdą. A Nutellę chciałem przestawić, ale A mąka? Też nie wejdzie, nic tu nie wejdzie. O dziwne, że takiego kartonu dużego nie można. Szkoda, szkoda, bo chciałem poprzestawiać eee, mleko. A, bo my mam jeszcze jakieś mleko. A to nie jest mleko. To czemu mleko nie do lodówki? Dziwne widzowie. Bardzo dziwne, czyli mleko na półkę. No to tam, gdzie stoi Nutella, tam będzie stało mleko. Tylko trzeba pozbyć się nutelli. Jeszcze nie wiem gdzie. W takim razie tu jest jakaś kola. Pewnie light albo zero. Dobra no. A jeszcze ale mamy towaru widzowie zobaczcie czy było warto wziąć kredyt a jeszcze mamy 1500 na koncie a bo wziąłem duży kredyt dobra. Dobra widzowie bo ja wziąłem ten duży kredyt to to to, to tak się mogę cieszyć że mam dużo kasy a zaraz się przestanę cieszyć jak graty będzie trzeba płacić. Ale patrząc, ile mamy dziennego utargu wiem, że możemy na taki kredyt sobie pozwolić. Wodę już mamy na full. No i się zaczęły schody. I się zaczęły schody, słuchajcie, z kartonami. A miał być porządek. Obiecywałem. I dobra, turko kole jeszcze wstawimy. Nie no, zatowarowane musi być na maksa. No bo pamiętajcie, towar zarabia na siebie. Nie może być sytuacji, że on się skończy, bo. Wyjdzie klient, który będzie niezadowolony, i to gdzieś tam nam ranking psuje. Jeszcze mleka, jeszcze mleka. Kurde, dużo tych produktów, ale myślałem, że te mleka jednak w lodówce powinny być. Ja tam generalnie mleko zawsze w lodówce trzymam, a tutaj jakieś mleko nie lodówkowe. Kola musi być w lodówce, a, a mleko nie. Dziwne, 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 bardzo dziwne. Dobra. Uzupełniliśmy na ile mogliśmy, co tu jeszcze nam zabrakło? Jeszcze jest mleko, którego możemy uzupełnić, ale nie musimy. Ale w zasadzie wiecie co? Dobra, tutaj tak ma... nie wiem co mam wstawić, więc ja myślę, że możemy lodówkę zapełnić mlekiem. A, dobra, to nie zdejmiemy. To się kupi, najwyżej się przestawi regały. Be, tak, jak tam nam wyszło całkiem dobrze. Dobra, to mamy jeszcze mleko. To tą lodówkę już zastawimy mlekiem. Bo po co ma lodówka pusta stać? W sumie o jedną za dużo chyba kupiłem. Tak by wychodziło. Tak by drodzy moi kochani, wychodziło, że o jedną lodówkę troszkę poszalałem. Dobra, spaghetti Elo. tu, 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 tu. No, gdzie to teraz wstawiać? W ogóle nie wiem, gdzie to spaghetti. A, tam było. No, to by trzeba też z tym ryżem podzielić. To musimy jakoś inaczej ogarnąć. Chleb tutaj stąd zdjąć dać dwa rzędy oliwy, chociaż ta oliwa, ja wiem, czy ona aż tak się sprzedaje. Soli za dużo mamy, także tutaj. Hmm. Tu są czopiki, tu jest znowu oliwa, tu jeszcze jakieś miejsce mamy. Kurde, mam bałagan, ja tak nie chcę. Dobra, ja mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Tu na widoku, bo kawa i herbata to są raczej drogie rzeczy, przynajmniej kawa, żeby mi nie kradli, to na widoku chciałbym mieć kawę, herbatę. Chyba, że damy tutaj jeszcze jeden regał, będzie kawa, herbata i słodkości. Wiecie co, damy jeden regał, bo ja się inaczej, nie, nie, ja się inaczej tu nie, nie odnajdę. Naprawdę nie odnajdę się widzowie, nie dam rady. Fizycznie nie ma możliwości. Także jeszcze jeden regał tu wstawimy. I będzie jeden regał, a może dwa nawet najlepiej by było, tylko gdzie my wstawimy. A, spadaj mi drzewo. Regał, regał, regał. Hmm. Bo tutaj mówię, no mógłby sobie stać, lodówki mi może trochę przysłoni, ale. No. Urde, karton mi przeszkadza z tą wodą. Jaki bajzel, widzowie, jaki bajzel. Dobra, zastawimy. I tak drzwi zastawiliśmy to. O, może sobie stać ten regał, spoko. Kontaktu nie zasłania, jest spoko. Dobra, to wiecie co, ja nie będę tymczasowo tej mąki może przestawiał i zrobimy inaczej. Zmieniam koncepcję, bo tutaj jest za dużo roboty z tym. To Spaghetti przestawimy tam. Elo spaghetti. Dobra. Zaraz to ogarniemy, moi drodzy. Elo Spaghetti niech będzie sobie tu i Elo. Dobra. Zobaczmy, czy w to mi wejdzie, a stół mi też w to nie wejdzie. Nutella też mi w to nie wejdzie. Chleb? Też nie. Kurde, ryżby wszedł. Też nie wejdzie. Och! Och, 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 och. No tutaj. O, To susu chociaż wejdzie. Dobra. To do susu trochę musimy ten, przetan... Susu musimy przestawić. Już od razu sobie porządnie poukładam, bo się potem pogubię. Dobra, to jest tam jakiś cukier, nie? Dobra, karton do kosza. Karton do kosza, cyk, dobra, mamy to. Co dalej? Co dalej? Co dalej? dalej, 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 dalej. dalej? <laughs> dalej to by wypadało sklep otworzyć ale tu jest za dużo tego oleju trochę bo stamtąd bym go wystawił teraz tak wodę Wiecie co te dwie butelki wody tutaj wstawię tutaj tej sody już nie mamy tyle myślę że tyle sprite'a nie potrzebujemy więc o może by mi ta woda tu nie przeszkadzała moi drodzy a i tak będzie mi przeszkadzała a nie będzie dobra to zrobimy promocję na wodę spaghetti elo Jakiś karton otwarty, no to cyk cyk, trzeba go opróżnić. I czego nam tu brakuje? Żeby się zaraz nie okazało, że nam czegoś brakuje. Tu jest ta czerwona mąka. No dobra, no to w tejże sytuacji widzowie można półkę zapełnić. Dobra. O, jeszcze coś? Chyba wszystko. A, czyli tam jeszcze jakiś produkt jest w środku. Jedna mąka mi została. Jak niedobrze widzowie, jak niedobrze. Mm, 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 mm. Żeby się nie okazało, że nam czegoś brakuje. Dobra, wodę. W sumie tutaj jest jeszcze karton z wodą. Wiecie co? Zróbmy takie machnią. Jak ta lodówka ma stać pusta. To się pozbędziemy kartonów. I potem po prostu się tylko wstawi to, co tam musi być. Jakiś konkret się wstawi. Dobra. Kupiłem jedną chyba za dużo lodówkę. Znaczy, nie, żebym żałował z tego powodu, bo tam gdzieś się jeszcze na dole jajka wrzuci. Żebym nie musiał tak jajek maniakalnie, słuchajcie, uzupełniać. A nie, mąka to nie, chleb to nie. Co tu jeszcze mamy? Tu mamy jakąś kolę. Nie wiem, czy się wstawi jajka. Tak się nie wstawi jajka, jak tą kolę rozładuje. koli nie będziemy rozładowywać. Tutaj jest to mleko, 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 chyba że. Mleko tu chciałem dać, kurde! A jest karton jakiś z Nutellą? To jest tak, czekajcie, co my tu mamy. Karton z oliwą mamy. No to, no to te oliwy niech sobie tu będą spoko, luz. Dobra. Muszę się pilnować, żebym kartona, słuchajcie, nie wyrzucił, który jest pełny. To wiecie co, tak. Ten chleb bym chciał stąd zdjąć, ale tam jest go na full. W tej żółtej trzeba by przestawić. To co z tym mlekiem mam zrobić? Wiecie co, dobra. Zestawiamy obok spaghetti na razie mleko, bo chyba. A, widzicie, nic tutaj. Czokpiki byśmy mogli przestawić, ale tu, tu nie będzie rybiło. dobra. To zrobimy inaczej. To zrobimy inaczej. To już, żeby to zestawić, żeby już wszystko było na. A, ceny! Ceny, widzowie, ceny! Za ładnie to mleko na tej półce nie wygląda. Wolałbym gdzieś indziej je wstawić, ale na razie znacie moją zasadę. Tymczasowego stawiania na półki, żeby po prostu coś stało i żeby się sprzedawało. No nic, musimy uruchomić sprzedaż i będziemy po prostu uzupełniać kawa, herbata, są, sól. Z takim bajzlem zaczniemy. Tego czerwonego brakuje i trochę tego susu jeszcze. I ewentualnie jajka można domówić i ser. Jak już mamy zeszaleć, to wiecie co, to tak po kolei od dołu. Te wszystkie rzeczy mamy. Czyli, 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 czyli tak. Weźmiemy nutelle, żeby ją przestawić. O, jajka jakieś są w promocji. I ser weźmiemy. I te dwie czerwone. I to chyba tak wszystko raczej mamy. No nie wiem, z karton czokpików może jeszcze. I to byśmy wszystko mieli. A jajka wziąłem po to, żeby w lodówkę ją, je wstawić. Ale zresztą jajek i tak mamy dużo, ale oj, tam nie. Na sam dół rzucimy kolejne jajka. Mm. O, proszę, nutellę można. Tylko ja nie wiem teraz, gdzie ja z nią chcę iść. Widzowie, moi drodzy, kochani, gdzie ja bym poszedł z tą nutellą? Po co ja ją chcę przestawiać stąd? W zasadzie to ja już nie wiem, po co ją, chcę, po co ją chciałem przestawiać, bo tu mleko chciałem wstawić. Dobra, nutelli nie chcę przestawiać. Um. O, da się te. Dobra, 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 dobra. Bo o to mi chodziło. Tylko teraz chodziło mi... A chleb? Chleb się nie da. Kurczę to, 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 to teraz sam się zamotałem. To raczej te oliwy powinny obok siebie stać, więc. Więc ta akcja mi nic nie da. Jeżeli już. O, to wiem co zrobimy. Zwolnimy tą półkę. Stawimy oliwy tu. Gdzieś tu był karton z chlebem albo nie był. No zmył się w każdym razie. To chleb wtedy się by przestawiła. Tutaj gdzieś może. Dobra, tam. Czokopiki, czokopiki, piki. czy tam jak zwał, tak zwał. Niech będzie sobie też pełen cały regał. Dobra, trzeba sprzedaż uruchamiać i zobaczyć, widzowie, ile zarobimy w ogóle koszt. A jeszcze chyba nie wiem, czy ja zapłaciłem te podatki z początkiem dnia. Nie pamiętam. Nie pamiętam, moi drodzy. O, chleb można. Czekajcie, co ja z tym chlebem chciałem? Stąd chciałem ten chleb wziąć, tak? Tak, stąd chciałem wziąć chleb. To na razie rzućmy ten chleb jeden tu. Tego niestety nie można, no to zaczyna nam się robić porządek. To na razie już ten chleb tymczasowo niech będzie tutaj, na tych półkach się nic nie stanie. Dobrze, dobrze widzowie, widzicie, dałem radę. Ładnie to zrobić. Można, można. Jednak coś niecoś potrafię. Ok. I teraz tak, mamy jeszcze jeden tutaj z serem, to tutaj sobie wrzucimy. Niech będzie na zapas. To oczywiście, co ja teraz robię. No i drodzy, to jest na zapas. Opatrzcie, można oliwę do tego dosera. Dziwnie te kartony jakoś funkcjonują. Raz można, raz nie można, ja nie. Dobra, oliwy będą koło siebie, i wtedy tutaj zwalniamy półkę. Nie wiem jeszcze na co, ale to już się przekonamy. Ale półka zwolniona, dobra, cyk. Tu co mamy? Tu mamy Nutelle. No to jak już kupiłem tą Nutelle, to ją uzupełnię, chociaż nie wiem, nie wiem po co kupowałem Nutelle, tak szczerze. Nie mam zielonego pojęcia, bo będzie karton stał. Jeszcze to Susu mi jedno brakuje. Tego susu, 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 su, brakuje tego cukru. Dobra, no to tu, jeżeli mamy trochę miejsca, co by. A, tu jest jeszcze jakiś chleb. Dobra, no przecież nie będzie w kartonie stał chleb, to już zrzućmy chleb, niech będzie cały regał z chlebem. O, niech będzie. Dobra, 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 no tak jakoś by mogło być w miarę. Trochę za dużo mamy tej, tej soli, by mogło coś innego tam stać. I ten ryż, widzę, też się nam zaraz. To co, herbatę udostępnimy? Znaczy, udoskonalimy? Nie udoskonalimy herbaty. Po, 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 to, to czerwona jeszcze ta pasta. I otwieramy, 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 widzowie. Otwieramy. Dwie pasty czerwone i mamy cały sklep, myślę, że zatowarowany. Jeszcze przejrzyjmy, ale chyba tu już więcej. Słuchajcie, no nie ma co, nie? To z tymi kolami będę latał już do dużej lodówki i uzupełniał. Sery wziąłem na zapas, jajka wziąłem na zapas, żeby po prostu no nie latać i się nie martwić. To, 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 tak. A to czerwone przed chwilą domawiałem, susu miałem domówić, a nie to czerwone. Ale ja jestem agent, nie? Ale jestem agent. Jestem ciekaw jak wyjdzie ta dniówka. Dobra, to jeszcze to susu musimy domówić, dwa kartony. Źle zamówiłem, to miałem zamówić. I tak wszystko mamy raczej. I czy jest sens myśleć na razie o rozbudowie? Myślę, że nie, moi drodzy. Tutaj nie ma w ogóle sensu, moim zdaniem, teraz myśleć o jakiejś rozbudowie. Chcemy zdjąć? Nic nie chcemy zdjąć. O rozbudowie w ogóle nie myślę, bo jakoś się mieścimy. Gorzej jakbyśmy mieli kolejne produkty wstawiać. Musiałbym bardziej upychać. Nie wiem, jakie tam są następne produkty w licencji. Trzeba zobaczyć. I zerkniemy zanim otworzymy sprzedaż, no to już. Z tym tu nic nie zrobimy, e, moi drodzy, ale to jest bajzel. E, zobaczmy, czy nas w ogóle stać, no komputerku. Powiedz mi przecie licencje, kolejna licencja to są jakieś. Mm, jogurty, no to wiadomo, że do lodówki Czy czekolada, czyli generalnie takie. Czyli generalnie takie ciastkowe rzeczy, takie słodkości. Za 550 level 9. No możemy tą licencję kupić, tylko musielibyśmy towar wstawić. Ja nie wiem, czy widzowie nas. Może poczekajmy do następnej dniówki, niech się sprzeda. Ja nie wiem, czy my tak mamy miejsce. Najpierw musi się sprzedać towar, bo zaraz się okaże, że ja nie mam miejsca słuchajcie, na półkach. Wiecie? Także ja, ja sobie myślę... O, tą kole już też zrzucimy. Bo te kartony się tu walają. Kurde, bajzel jest taki. Wiedziałem, że źle wstawiłem. Tu miał być. O, patrzcie, idealnie. Dobra, może z, faktycznie zrzucimy trochę tego towaru, żeby już byle gdzie było, ale żeby... O, patrzcie, wszystko zużyliśmy. Na półkę jedną. I dwa kartony mniej. No tego już się nie pozbędziemy. Mąki też się nie pozbędziemy. To wiecie co, żeby chociaż to wyglądało, żeby ktoś z Was mi w komentarzach nie zarzucił, że że jestem bałaganiarz, no to chociaż dla widza, z dedykacją dla widza. Kartony chociaż równo poukładam, żeby nie było, że. O, proszę, ładnie sobie stoją, jeść, nie wołają. Tak jak w każdej biedronce, żabce i innych tam sklepach. Proszę bardzo. Tu mamy kawa. Kawa będzie już gotowa od razu do, do rozładowania, bo przypuszczam, że się zacznie sprzedawać. A i ceny na nowe rzeczy. Ja już chciałem otwierać bajzel, słuchajcie. O, tu jeszcze jedna herbata. No dobra, to na górę ją postawimy. Słuchajcie, bo ja już chciałem otwierać ten bajzel. No, może ten ryż jeszcze by można dokupić, jakbym się uparł. Ale czy to jest sens, teraz się zastanawiać. Dobra, sól 2, a 17, OK, to zobaczmy tak. Mleko jest, ser, jaja, woda i teraz tak, soki. przecinek 2,8, znaczy tutaj kropka jest, akurat za przecinek robi. 2, 50. Osiem dajmy, albo dobra 50, żeby na razie się sprzedawało. Dopiero nowe produkty wprowadziliśmy także. Wiecie chcemy tutaj podbić rynek, a ja czas ja i tak czasem na kasę pójdę z miłą chęcią widzowie, bo chcę zobaczyć jakie kwoty. Ludzie będą płacili za zamówienia, bo jak byłem na kasie. Dobra może tak. Jak byłem widzowie moi drodzy kochani na kasie, to tak nie pamiętam, czy było zamówienie za 40 dolarów. Jest całkiem prawdopodobne, że najdroższe zamówienie było za 30 coś dolarów. Także jestem ciekaw, kiedy pierwsza stówka nam wleci. Dobra, no kusi mnie, żeby skoro tyle kasy mamy, dokupić tą licencję. Mm. Z drugiej strony, no, zawsze jeszcze jakiś regał by się dostawiło, chociaż po jednej półce wiecie, co widzowie, ja jestem szalonym gościem. Słuchajcie, przecież mamy kasę, dlaczego jej nie zainwestować? Pieniądz ma robić pieniądz, prawda, widzowie? No to się chyba każdy z Was zgodzi, że pieniądz robi pieniądz. Mam nadzieję tylko, że nie będzie trzeba wszystkiego do lodówki. No wiele nam kasy nie ubyło, a przynajmniej jest większa motywacja. To co my tu mamy? Tu mamy jakąś czekoladę. Hmm. No nic, będzie trzeba po jednej półce po prostu na wszystko przeznaczać i potem no najwyżej no będę latał i i, 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 i uzupełniał widzowie. To są jakieś ciasteczka. Tutaj akurat mamy dwie półki, ale tego sporo schodzi. Ale fajnie, kurde, licencje kupiliśmy. Cieszę się, jak dziecko, Wam powiem szczerze. Tu są jakieś tam żelki. No to niech będą koło czekolady, żelki. Dobra, jeden karton na jedną półkę. Co to jest? Tu są jakieś takie takie coś w stylu czok czokpików. Więc teraz by mi się pewnie tą Nutelle chciało stąd ściągnąć. Ale no właśnie, tej Nutelli trochę za dużo jest. Moi drodzy, tej Nutelli jest trochę za dużo. To ja z tym nic nie zrobię, muszę gdzieś przestawić tymczasowo, ach. To mi nic nie daje. Dobra tam. Może się sprzeda. To 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 gdzieś trzeba byle gdzie wstawić w takim razie. No to ja wiem tutaj sobie wstawimy. To jest właśnie minus moi drodzy tego mojego kupowania. Tu są ciastka, to, nie to są inne ciastka, to wiecie co to je tu wstawimy. Wyglądają smakowicie. Takie jakieś czekoladowe ciastka, takie jakieś babeczki, nie wiem co to. Te już mniej smakowicie według mnie wyglądają. Nie wiem, może kwestia zdjęcia. Dobra, no dwie półki Spodarujemy, skoro zamówiliśmy tyle. Dobra, tu mamy jeszcze jedne żelki, ale nie mamy ich gdzie wstawić. To po prostu będzie sobie karton czekał, obym nie pomylił żelków z ryżem, bo widzę, że mają ten sam kolor. Tu jest jeszcze jeden. Z czekoladą, no to niestety już tak nie będziemy szaleć. I co tu jeszcze mamy? A, tu są jeszcze te. Czokapiki inne. Dobra, wstawimy na dół. Słuchajcie, niech regały. O, jogurty, to pewnie do lodówki będzie trzeba. O, patrzcie, mamy miejsce. Taka mieszana lodówka, woda, ser, jogurty, kola. Jakieś soki owocowe. No dobrze. A to? Tu wejdzie? O, patrzcie, wejdzie. W sumie nie wiem, co mi to da, ale. W zasadzie nie wiem, co mi to dało. Nie mam zielonego pojęcia, po co ja to ściągałem, ale. Pewnie zaraz będę układał z powrotem, żeby się sprzedało. Dobra, jogurty, ale fajnie. Naprawdę powiem Wam, że czuję się podjarany, że to tak. Yy, można te produkty. Akurat licencje nie powinny być, moim zdaniem, w żaden sposób płatne. No bo rozumiem, że na jakiś alkohol jest licencja, ale nie na takie rzeczy jak ciastka. Rozumiem, że to jest kwestia po prostu tutaj levelowa i jakby takich ograniczeń, ale no nie powinno według mnie to absolutnie być płatne. No dobra, no słuchajcie, trzeba uruchomić biznes. Już postawmy ładnie ten karton z tą czekoladą. Pewnie tak jak. Przewidzieliście to. Nutella pójdzie z powrotem. Żeby się kartony nie walały. Może się sprzeda szybko. Dobra, widzowie, no to wszystko mamy. Ostatni rzut beret. Yy! Dobra, już za późno. Już za późno, jak już otworzyłem, to już otwarte. To chociaż szybko przelećmy ceny ustawmy. Żeby nie było za darmoche. Tu, 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 bo oni zaraz będą wlatywali, jak takie oszołomy, słuchajcie, i będą kupowali to, czego nie mają kupować. No ale to sam będę sobie winien, że kliknąłem otwórz. Dobra, zdążyłem w ostatniej chwili, pani akurat ten. Dobra, czy coś tu może jeszcze nie mieć ceny? Jogurty były w lodówce? No tak, to chyba wszystko ceny ma, nie? Usta na te poprzednie ustawiałem, na soki, na kole. Ustawiałem mąki, ceny mają. Tutaj to mleko też ma cenę. Czekolada, czekolada tak dawałem na szybko 3 zł, a ona może być po 3,90. Nie ma co też za tanio dawać. Nie ma co widzowie im za tanio dawać. Dobrze, witam pana. No dobrze, dobrze moi drodzy, dobrze. To może zróbmy lekką promocję na te... A, bo i tak jest promocja. Dobra, mamy promocję, to się szybko sprzeda. O, widzicie, już tutaj się... Chleby, chyba tu były te chleby nie czasem. To mąka chyba była tutaj. No tu jest mąka dobra, no to trudno. Ale gdzieś chleby też tu były. Aha, bo jest dużo tych chlebów. Dobra, to czekajcie, to promocji na chleba nie robimy. Dobra. Okej, okay. Fajnie widzowie, światło. No tak, nie jestem do końca przekonany, czy jeszcze coś tutaj domawiać. Światło jest chyba okej. Okay. Świateł jest na razie ok, jasno jest, tylko teraz tak. Jak chcielibyśmy cokolwiek rozbudować, to może gdzieś jeszcze jeden regał byśmy upchnęli. Tak, na przykład, może tutaj. Mm. I to na ten moment by było wszystko, czyli musimy ciłać kasę na rozbudowę, a rozbudowa kosztuje, moi drodzy. Rachunki. Aha, zapłaciłem. Dobra. 750, no to uzbieramy szybko, ale 4 na 4 metra, no to pewnie nam się kształt tego sklepu zmieni, więc ja nie wiem, czy w tym momencie nie yy, w razie czego tutaj jeszcze z jednego regału nie dostaw. Czy znaczy w sumie dwóch, no bo to będzie dwustronny. I wiecie co? I tak się zastanawiam, czy tu takiej linii nie zrobić. To byśmy zobaczcie, ile więcej mieli, tylko że wtedy ten bym musiał przesunąć, a tego raczej nie przesunę. Dobra, no ale mamy zatowarowane, nie ma co się przejmować. Uzupełniajmy wszystko, co nam tutaj klienci kupują, żeby już te kartony tutaj tak nie stały. Czekoladki, czekoladki, proszę, zapraszam serdecznie po czekoladki. Jakby ktoś mąkę kupił, bym się nie pogniewał, bo akurat mi tu jedna... O proszę, ktoś kupił mąkę. To już jeden karton mamy widzowie z głowy. Tu jeszcze sól była porozwalana na ulicy. Tej soli to za dużo. Myślę, że Jakbyśmy na przykład pieprz mieli, ale to chyba gdzieś tam dalej będzie dostępny, no mam nadzieję, że będzie, no to wtedy byśmy to podzielili. O, Nutella schodzi, proszę bardzo, także zaraz się też następnego kartonu pozbędziemy, że w zasadzie nie chciałem się kartonu pozbywać, a mieć miejsce na. Dobra, zostawmy ten karton, bo potem się zawiesz. O, patrzcie, już ile mleka wykupili, to ja za tanio to mleko dałem widzowie, nie, 2,88 jest mleko. Ej, no zaraz będę musiał domawiać się okaże. Widzowie, moi drodzy, słuchajcie, dopiero co powstawiałem na półki, dopiero co otworzyłem sklep, a tyle tego mleka nawaliłem, a zaraz będę musiał domawiać. Więc jak widzicie, no, no i miejsce w razie czego w lodówce na no, jakieś inne rzeczy też tutaj czeka. Więc to był myślę, że dobry pomysł, żeby e, jednak tak zaszaleć z lodówkami. Oj, narzeka pani na kasę. Czyli co? No, no, słuchajcie, widzowie, no mogę ja drugą kasę uruchomić. To znaczy tu bym może. A właśnie, tylko że jak postawię drugą kasę. Nie postawię regału, chyba że te kasy bym trochę obrócił. Jakbym chciał obrócić kasę, musiałbym przestawić. Czekajcie, mam pomysł. Bo generalnie, słuchajcie, ten komputer może stać tam, gdzie stoi, gdzie jest kontakt do. Ale on stał tak, tak jest mi wygodniej. Po co ja go mam obracać? Co to zmieni, że ja go obrócę? Mi nic nie zmieni. Zowie, kompletnie mi to nic nie zmieni, że ja go tak obrócę. Wiecie co, tak sobie pomyślałem, że może by jeszcze jedną kasę kupić i bym wtedy też się mógł pobawić. Mam troszkę w sprzedaż. No, teoretycznie mam pomysł, jakby można to zrobić, tylko przeszkadza mi ten. ale tu można, nie, chyba nie wejdzie do komputera, kurde. Dobra, już rozładujmy tą sól, chociaż tak jak mówię, nie, to ja bym raczej na górze chciał sól. A na dole niech wykupią. Dobra, kupują, kupują. No, powiem wam szczerze, że z miłą chęcią bym sobie posprzedawał, widzowie. I już się ciemno robi, za szybko ten czas leci, to mnie tak denerwuje, słuchajcie. Strasznie szybko leci ten czas. Dobra, no mogę kupić jeszcze jedną kasę, skoro szarpnąłem się na kredyt, żeby, nie wiem, klienci byli zadowoleni, żeby szło to szybciej, żeby szybciej pieniądze płynęły. No bo widzę, że gościu narzeka, właśnie, że kasa jest pełna, nie? No mogę, mogę tak zrobić, tylko teraz tak. Gościowi nie mogę przeszkadzać, jak on pracuje. Już mniej więcej wiem, jakbym tą kasę ustawił, ale nie wiem, czy to będzie pasowało. A żebym mógł zobaczyć, muszę tą kasę kliknąć, żeby ją spróbować ustawić. Bo jeżeli tak bym zrobił, to wtedy tutaj opcja z. Ale tak jakoś ciemno tutaj w tym sklepie, nie wiem, mam wrażenie, nie? Bo tutaj wtedy opcja z regałem też by weszła w grę. No na razie, dopóki się nie rozbudujemy, nie? No dalej, dalej, szybciej, szybciej, szybciej jechać, jechać. Już teraz koniec dnia. Coś tu do rozładowania? Niestety nic. Niestety nic nie nakupowali za dużo. O, tu nakupowali super, cieszę się. Już jeden karton widzicie z głowy, widzowie. Już jeden karton z głowy. Co tu jeszcze? Czy jakaś czekoladka? O, czekoladki nakupowali, patrzcie. No proszę, proszę, tak? Dobra czekoladka, nie? Nie, pan Rysz kupuje. Dobrze, rozumiem. No, zdrowe odżywianie, proszę pana, to podstawa w dzisiejszych czasach, także. Może pan nie sprawia wrażenia nie wygląda, no ale po wyglądzie ludzi się nie ocenia, także. Rozumiem, że pan dietę jakąś ma. O, patrzcie, kolejna. Kolejny karton z kawą nam się różnił. Hmm. Żebym herbatę jeszcze miał rozładować? Tak, jeszcze rozładujemy herbatę, zobaczcie. No. no, ja wiem, że to nie jest jakiś patent tutaj, słuchajcie. Ale lampy, lampy, lampy trzeba zamówić, widzowie, lampy, bo. Ach, jednego akurat zabrakło. Lampy muszę zamówić, bo. Tak jakoś... tutaj może, nie wiem, jakoś takie jest, mam wrażenie, że jest... Czekajcie. Mam wrażenie, moi drodzy, że w tym... co dwie, o, tak zrobimy lampy. Jest jaśniej w tych lodówkach? No, niekoniecznie. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś patentu na. Jakiegoś, nie wiem, takiego. Żebyśmy wiedzieli, że po prostu te, te lampy. No wiecie, no w większości symulatorów, jak coś się buduje, no to. No, to jest ten. Tak, jak jakieś są, nie wiem, linie pomocnicze. No, nie wiem, tutaj chociażby mogę na City Skylines powołać. Dobra, no i nad kasą pewnie też jakieś lampy by się przydały. Ta niekoniecznie tu musi być. Ta może być tu nad regałem. Tą dajmy nad kasą bardziej. Wiecie, ja to tak robię na oko, nie? Chciałbym jakąś na przykład siatkę mieć, linie pomocnicze, bym widział, że na przykład one są w jakimś równym rzędzie. To według mnie jest bardzo ważne. Tak jak macie linie pomocnicze w przypadku, no, regałów, tak? Chociaż akurat według mnie tam czasami jest to trochę przesadzone, w przypadku na przykład lodówek, ale. Ale tak samo na przykład przydałyby się do lamp, linie, to jest może taki szczegół, nie? Ale. Wiecie, no jak już ja się staram, tak zrobić jakoś w miarę fajnie. Dobra, te żelki może rozpakujmy też. Bo widzę, że się posprzedawały. Ryż będzie trzeba zamówić. Ta sól niech się nieszczęsna powyprzedaje. Z nutellą tak średnio widzę. Ale to już ogarnę, słuchajcie, w następnym odcinku. No na razie nie myślę o żadnej kolejnej licencji. Możemy zerknąć oczywiście do ściągawki w postaci komputera, bo ten nasz tam... Gagatek jeszcze pracuje. Kolejna licencja. Teoretycznie level mamy i teoretycznie kasę mamy. To są licencje chyba na jakąś taką chemię to, ale to wy papier, szampon takie rzeczy. To to możemy pomyśleć. Słuchajcie w następnym odcinku, ale ja myślę, że przelecę sobie jeden dzień. O dobra. Pięknie. nic są ze wszystkiego zadowoleni, ale zobaczcie Koszt naszego, roz, naszej rozbudowy to ależ aż 3000? To chyba, że, że bierze też pod uwagę towar, bo ja 3000 w życiu nie wydałem na, na te regały i na te lodówki. Także to nie ma opcji, nie ma szans. Także myślę, że jeszcze jedną dniówkę tutaj sobie przelecę i wtedy będziemy mogli, moi drodzy, się spotkać w następnym już odcinku i zrobić te działania. Wolałbym mieć trochę kasy, tak wiecie, na górkę, żeby się nie martwić to wtedy bym o tym pomyślał. Ja tu muszę oczywiście sobie domówić produkty, to już sobie zrobię i. A, i miałem kasę sprawdzić. Dobrze, to słuchajcie, mój pomysł z kasą byłby taki. Bo to, to biurko cholerne przeszkadza. A, bo to można chyba. Nie można. Biurka nie można spakować do... Do kartona. No, czemu nie można? Miałem pomysł, żeby tą kasę postawić tak. Wtedy tu bym wstawił drugą, ale jak widzimy, to te moi, moje biurko nie będzie miało swojego miejsca, bo gdzie, bym, gdzie ja wstawię to biurko? Musiałbym mieć magazyn, no nie wiem. No, no, przecież tu nie będzie na samym środku stało, ale by był numer, nie? Także no to to jest bez sensu, widzowie. To jest bez sensu ta opcja z tym pomysłem. Ale dwie kasy byśmy mieli. No, ewentualnie można tą kasę dać tak jak była, i wtedy drugą wzdłuż dokupić. Tylko, że to będzie decyzja, czy ja będę chciał słuchajcie, dokupić kasę. Tak? Co będzie dla mnie ważniejsze? Czy dokupienie kasy drugiej, czy dokupienie na przykład tutaj jakiegoś regału? No bo jak już dokupię regał, no to, wiecie, o kasie to możemy zapomnieć. I to będzie rozkmina na następny odcinek, bo będę chciał pomyśleć o tej licencji. A jeśli licencja, to może trzeba by rozbudować trochę market. Więc tu myślę, że wolałbym jedną dniówkę przeczekać, chociaż wątpię, żebym do 3000 uzbierał. Może dwie dniówki. Przelecieć. No, miejsce mamy w lodówce, no ale jak to będą produkty chemiczne, no to wiadomo, że to nie są rzeczy raczej do lodówki. To raczej papier toaletowy pewnie też nie będzie mały, więc gdzieś by trzeba na to miejsce znaleźć. Ale to już w następnym odcinku, widzowie, zrobimy. Myślę, że dziś sporo tutaj podziałaliśmy. Jest całkiem spoko, jeśli chodzi o ten towar. Także Moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku. Ja robię zakupy, żeby tutaj pouzupełniać, co brakuje, co trzeba. Muszę to na spokojnie sobie przejrzeć, żeby to jeszcze może jakoś poprzestawiać tak bardziej sensownie. Pouzupełniać. Bo jak widzicie, no tak troszeczkę zrobiłem na razie bezmyślnie. Może te kawy, właśnie gdzieś koło słodkości. Chciałbym dać, czyli także kawa herbata, obok tego jakaś czekolada, coś. Jakoś to poukładać, ale. Raczej byłbym za tym, żeby tu jeszcze kurczę jeden regał wstawić, albo nawet dwa. Znaczy dwa w sensie, że podwójne. Będę kombinował, jak wymyślę to, zobaczycie to w następnym odcinku. Jak nie, no to będziemy robili to właśnie w następnym odcinku. Także drogi, kochany, wspaniały, cudowny widzu, dziękuję ci za oglądanie. Będzie mi bardzo miło i ukłaniam się w twoją stronę, żebyś zostawił mi łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się. Cześć.